Bardzo zadowolona, mimo tego, że było 80 minut opóźnienia na całych zawodach, co naprawdę nas kosztowało dużo nerwów, dużo stresu i dużo wysiłku włożonego w podwójną rozgrzewkę. Myślę, że gdyby nie ten incydent z pogodą i z tym opóźnieniem, to jeszcze można by było 2/30 od wyniku urwać. Natomiast bardzo się cieszę. Cieszę się z minimum na Mistrzostwa Europy i mam nadzieję, że będę mogła tam wystartować w biegu indywidualnym. Myślę, że jeszcze 3 tygodnie i jeżeli będzie mi dane wystartować w Amsterdamie w biegu indywidualnym, myślę, że jeżeli tam pogoda i zdrowie dopisze, postaram się pobiegać poniżej granicy 52 sekund. Na pewno jestem trochę opóźniona w przygotowaniach, ponieważ miałam dość poważną kontuzję w tym roku. Miałam pęknięcie piszczeli zmęczeniowe, także wykluczyło mnie to na 3 miesiące z treningu. Chodziłam o 2 kulach, więc powoli wracam do siebie i cieszę się z tego, co dostałam. Na pewno ten bieg dzisiejszy i ten poziom, na jakim jesteśmy aktualnie z wszystkimi dziewczynami, daje nam dużą nadzieję na sztafetę w tym roku, na bardzo dobry bieg, na mocny bieg w finale, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. I miejmy nadzieję, że pobiegamy po prostu szybko.